Siemano wszystkim z tej strony nie kto inny, jak innek, kodmicz Daon i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tańszym karnecie sezonu czwartego i nowych transformersach. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie przedstawiam Wam sposób na tańszy karnet bojowy kolejnego sezonu, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale będzie można go wykorzystać z tą obecną ekipą Fortnite, co oznacza, że sposób jest już dostępny w grze, a do tego wszystkiego powiemy sobie o pakiecie kolejnych transformersów w nowym sezonie. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Miga 2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też o sobie... Z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. No i tę łapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy to jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na skina letniego agenta chaosu i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości. W innym wypadku nagroda zostanie wylosowana niebawem i dzisiaj do wygrania macie 500 Faudolców w formie prezentów w grze. I to były wszystkie kody jakie miałem na letnie skiny. Żeby wygrać trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem. Sub Pozwanem na kanale i kod migao 2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 11.05. Pamiętajcie, że już dzisiaj o godzinie 20.30 pojawi się live na kanale migao. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, na wczorajszym odcinku zapytałem was, czy chcielibyście zobaczyć odcinek na temat sposobu na tańszy karnet bojowy i dość sporo z Was chciało zobaczyć taki odcinek i dzisiaj postaram Wam się go jakoś po prostu wytłumaczyć. Jednakże zanim przejdziemy sobie do sposobu na tańszy karnet bojowy, mam dla Was kilka informacji na temat pakietu transformersów. I, do gry, I mowa tutaj dokładnie o tym pakiecie trzech Transformersów, o którym wspomniałem wam na niedawnym odcinku na kanale. Jeżeli nie znacie jeszcze informacji w ich temacie, to szczegóły znajdują się właśnie na tym odcinku tutaj. A z tych najnowszych informacji w temacie pakietu, to sam pakiet zaczął się pojawiać do kupienia w sklepach, ale w wersji wczesnego dostępu. Przykładową stronę internetową, która oferuje wam właśnie ten zestaw, macie widoczną teraz w tle. I sam pakiet możecie zakupić na przeróżne platformy, lecz strona ta nie obejmuje zakupu z Polski i w Polsce pojawią się one dopiero za jakiś czas. Pamiętajcie oczywiście, że zakupy w wersji wczesnego dostępu działa tak, że jeżeli zakupicie pakiet teraz, zagwarantujecie sobie, że trafi on do was dnia, w którym będzie on oficjalnie dostępny i na teraz jego data publikacji to dokładnie 13 października. Jego cena to dokładnie 25 dolarów, czyli na oko około 100 zł i pakiet będzie kosztował tyle samo w sklepie internetowym i tyle samo po trafieniu do sklepu z przedmiotami, ponieważ sam pakiet normalnie pojawi się w sklepie kilkanaście dni później. Pakiet ten będzie zawierał te przedmioty kosmetyczne, które widzicie teraz w tle i jest to Bumblebee, Megatron oraz bus bojowy, czyli dwie postacie z Transformersów i jeden Fortnite'owy Transformer i sam pakiet później i tak zostanie dodany do sklepu z przedmiotami. Tak jak wspomniałem wcześniej, szczegóły na temat samego pakietu znajdziecie na tym filmie tutaj, bo sami Transformersi mogą być kluczową częścią fabuły kolejnego sezonu i nawet mogą pojawić się na evencie, a teraz powiemy sobie o sposobie na tańszy karnet bojowy. Osoby, które co sezon oglądają moje filmy wiedzą, że istnieje pewien sposób na tańszy jego zakup, z którego korzysta mnóstwo osób, lecz w tym sezonie teraz wszystko to zostało przyspieszone i nie jest to takie proste jak w poprzednich sezonach. A dokładniej cały Sposób stańszym karnetem bojowym opierał się na ekipie Fortnite i chodziło w nim o to, że jeżeli gracz kupił ekipę w dobrym okresie czasowym, dostawał 2000 Faudolców, karnet bojowy kolejnego sezonu, dwa zestawy skinów i te dodatkowe rzeczy. Sama ekipa Fortnite gwarantuje wam tylko 1000 Fałdolców, karnet bojowy i te pozostałe rzeczy, więc pewnie nasuwa wam się teraz pytanie, skąd wzięło się te 2000 Fałdolców, o których wspomniałem wcześniej? No i to właśnie w tym jest ten karnet bojowy kolejnego sezonu. Od razu chciałbym zaznaczyć, że cały ten sposób działa tylko u osób, które nie miały aktywnej ekipy ani przez. Jeden dzień tego sezonu i jednocześnie nie odebrały karnetu bojowego na start sezonu za pomocą ekipy, bo jeżeli to zrobiliście, to wam to niestety teraz nie zadziała. Cały ten sposób działa tylko raz na dwa sezony, co zaraz zobaczycie, i tak patrzcie na to: ekipa Fortnite działa równy miesiąc, a nowy sezon czwarty startuje w grze już 25 sierpnia. Więc jeżeli gracze zakupią ekipę 25 lipca, to będzie ona aktywna do sezonu czwartego. Wtedy też automatycznie, gdy w grze pojawi się nowy sezon, na wasze konto zostanie dodany karnet bojowy sezonu czwartego oraz wszystkie pozostałe przedmioty i pewnie nadal zapytacie. Tacie, ale migało, gdzie te twoje 2000 fałdolców, które miałem dostać na swoje konto w grze. No i już ci tłumaczę, kupując ekipę Fortnite 25 lipca od razu na start dostałeś 1000 fałdolców, karnet bojowy sezonu 3 lub 950 faudolców, jeżeli go miałeś, dwa zestawy skinów oraz dodatkowe rzeczy, a dopiero na koniec miesiąca otrzymasz karnet bojowy nowego sezonu. Tak więc jeżeli podliczycie sobie całą zawartość ekipy, to będzie tam więcej przedmiotów niż gwarantuje Wam sama ekipa Fortnite po jej wykupieniu i sposób ten tak jak wspomniałem działa tylko raz na dwa sezony, z jednego bardzo bardzo kluczowego powodu. A dokładniej, jeżeli wykorzystacie ten sposób w jednym sezonie, to w kolejnym sezonie, jeżeli go wykorzystacie na koniec, to nie dostaniecie na start 1950 fałdolców, ponieważ w tym obecnym sezonie, w którym jesteście, już raz dostaliście karnet bojowy za ekipę Fortnite. Dlatego też sposób ten działa tylko raz na dwa sezony i tylko raz na dwa sezony opłaca się z niego aż tak mocno korzystać, bo jest on wam w stanie zagwarantować o wiele więcej nagród na konto w grze i ja sam korzystam z niego co równe dwa sezony właśnie w Fortnite. Tak więc, skoro skorzystałem z tamtego sposobu w poprzednim. Sezonie, co przedstawiłem wam ostatnio na live, to w tym sezonie teraz nie mogę skorzystać już z tego sposobu. I wszyscy ci, którzy skorzystali z tego sposobu ostatnio, lub mają już ekipę, tego niestety nie zrobią. Jeżeli ktokolwiek z Was będzie miał jakieś problemy z tym wszystkim, to piszcie w komentarzach pod tym filmem, a na pewno ja albo jakiś inny widz, który zna ten sposób, odpowie Wam na Wasze pytania, a w ostateczności piszcie do mnie na moim serwerze Discord. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam to wszystko bardzo dobrze i nagrałem dla Was ten odcinek tak szybko, ponieważ po pierwsze możecie skorzystać z tego sposobu już w tej ekipie teraz, a po drugie jest to jeden z sezonów i niebawem się on kończy. Może nie odczuwacie tego tak bardzo, ale do tej pory od startu sezonu minęło już 35%, więc za nami jest już 1 trzecia całego sezonu trzeciego i zobaczycie mi nie raptem chwila, a już będziemy żegnać się z obecnym sezonem i powolnymi krokami witać kolejny sezon czwarty. No i teraz jeszcze chwilkę poczekajcie, bo mam tutaj dla was bardzo ważną informację. Na dzień dzisiejszy widnieją dwie daty startu nowego sezonu. Jedna z nich to ta obecna 25 sierpnia i jest druga na wypadek, gdyby pojawił się jakiś błąd na 10 września. Jeżeli wydarzyłaby się taka sytuacja, że sezon zostałby opóźniony do 10 września, to automatycznie sposób, który przedstawiłem Wam w filmie nie zadziała, a i co najgorsze w tym wszystkim, to data jego startu może zmienić się dopiero w sierpniu. Tak więc radzę wam wszystkim poczekać do tego 10 sierpnia i dopiero po 10 sierpnia wykupić ekipę Fortnite, a jeżeli się nie boicie i Waszym zdaniem data jego startu się nie zmieni, to kupcie teraz i to już należy tak naprawdę po Waszej stronie. I oczywiście jeżeli chodziło mi o teraz, to mam na myśli 25 lipca. W temacie samego sezonu 4 nie będę mówił nic więcej, bo nie mamy żadnych dokładnych informacji w jego temacie i poza transformersami oraz sposobem na tańszy karnet bojowy, mamy jeszcze informacje na temat współpracy z Lego, która też wtedy pojawi się w Fortnite. Cie. Głównie mowa tutaj o nowej funkcji cyfrowy bliźniak, która daje wam możliwość skanowania budowli Lego i przenoszenia do gry specjalne skiny Lego wraz z mapą, możliwe darmowe nagrody i mnóstwo innych ciekawych rzeczy, które każdy fan Lego powinien znać. Informacje w tym temacie pojawiły się dokładnie w tym filmie tutaj i są tam wszystkie najważniejsze informacje w tym temacie, tak więc warto sobie sprawdzić i poza tymi informacjami, które wam tutaj przedstawiłem, nic nie ma więcej o nowym sezonie 4. Pozostałe szczegóły w jego temacie mogą pojawić się już nawet na dniach, ponieważ jest to jeden z najkrótszych sezonów, a już po przedostatniej aktualizacji sezonu pojawiają się mnóstwo wycieków o kolejnym. A ta aktualizacja będzie u nas dokładnie 25 lipca. Twórcy gry Fortnite muszą dopiero wrócić z przerwy letniej, na którą wyjechali i mają czas do 18 lipca. A zaraz, gdy wrócą, zostanie dodana aktualizacja na serwery startowe i tydzień później zostaną nam przedstawione kolejne ciekawe szczegóły na cały ten temat. Podsumowując, po dzisiejszym odcinku znacie wszystkie nowe informacje. Informacje w temacie pakietu transformersów oraz znacie sposób na tańszy karnet bojowy i jeżeli macie jeszcze jakieś problemy w tym temacie, to tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach. A i spodziewajcie się, że na dniach znów pojawi się jakiś kolejny odcinek o nowym sezonie, czy może nawet o evencie, bo jak sami słyszycie, obecnie w grze wieje nudom, jeżeli chodzi o zmiany, ponieważ Ford jest obecnie na tych wakacjach. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie karnetu bojowego jak i skinów, jak zawsze będę starał Was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Miga, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozackich i ciekawych informacji. Informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy, pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'owi shortców, a jeden live pojawi się dzisiaj o godzinie 20.30. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku migao tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku, tego oto filmu. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o Wszystkich najważniejszych informacjach w temacie tańszego karnetu bojowego i czy będziecie korzystać z tego sposobu oraz czy kupicie pakiet transformersów po trafieniu do gry, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 20.30. Yo!